Skąd wiesz, że twoją roślinę zaatakował wyciornastek? Jeśli masz uszkodzone, łknące liście, to zwróć na to uwagę, czy ten liść jest wypity. Zaraz wam pokażę ten liść, on jest prawie przezroczysty. Jak będzie wyglądać pod światło? Został już po prostu papierowy, suchy. Cały jest wypity przez wyciornastki. Tutaj mamy jeszcze liść, który jest żółty. I tutaj też wam pokażę zaraz pod światło, jak to wygląda. Tylko te liście oberwę. Tutaj jest ten pierwszy liść, który jest całkowicie wypity. On już jest zaschnięty. Niestety w tym świetle bardzo słabo to widać, ale on jest praktycznie przezroczysty. Zwłaszcza patrząc pod światło, on się wydaje taki, jakby był całkowicie papierowy i przezroczysty. Tutaj jeszcze jest ten żółty, na którym widać ewidentne ślady po żerowaniu wyciornastków. Jeśli taki liść jest jeszcze zielony i ma takie plamy, to bardzo łatwo pomylić to z edemą, ponieważ bardzo podobnie wygląda. Też są takie wodniste plamy, ale tutaj jak się przyjrzycie, no to nie są jednak wodniste plamy, tylko widać takie drobne uszkodzenia tego liścia. Są to gryzienia po wyciornastku. Wyciornastek sobie gryzie taką blaszkę liściową i wypija z niej soki. Dlatego właśnie widzimy po wypiciu tego liścia, że on jest po prostu cały zeschnięty. Wszystkie soki z niego zostały wypite i on jest przezroczysty.